Halo, halo, witamy was bardzo serdecznie w spotkaniu Starhorn Royal Club kontra OMG. Mam nadzieję, że nas słychać, mam nadzieję, że już w końcu startujemy z tym meczem, bo już od jakiegoś czasu mamy piki i bany, ale jednak studio nas trochę opóźniło. Troszeczkę zwlekali panowie z tą analizą, ale, proszę państwa, 2-1 dla Starhorn Royal Club. Chyba nikt się tego nie spodziewał i przed nami zapowiada się naprawdę ekscytujący mecz. Przed chwilą, jeszcze przed transmisją, Nero obstawiał, że to OMG właśnie zgarnie czwartą mapę, ale to Royal Club wygra cały ten półfinał. No zobaczymy. Skupmy się jednak na tym, co mamy na ekranie, ponieważ trochę czasu już nam przeleciało. Przede wszystkim ban na Jace'a od Royal Club. To wiadomo. No i tym razem Twitch. Twitch na pewno nie będzie w rękach Uziego, ale jest Lucian. Właśnie, jest Lucian w jego rękach, jest bant również na Janę, tylko że to właśnie Cloud wolałby tą Janą zagrać. No ale mamy Thresha, pierwszy raz w całym tym Best of Five pojawia nam się Nami. Zero uwielbia grać Nami, jest najlepszą Nami w Chinach, więc no zobaczymy, jak będzie wyglądał ten bottom lane. Póki co strasznie korzystnie te piki wyglądają na korzyść Starhorn Royal Club, no bo oczywiście Uzi uwielbia grać tym Lucianem. No i widzieliśmy, co się stało, kiedy po raz pierwszy tego Luciana w Best of Five dostał. Zmiażdżył kompletnie bottom lane OMG, no ale po drugiej stronie też trzeba uważać na takie piki jak Twisted Fate, czy Maokai, czy Lee Sin, no bo Lovelink naprawdę świetnie się zaprezentował tym Lee Sinem w poprzedniej grze, ale Cool z drugiej strony Twisted Fate'em no nie zaimponował, tylko że on miał bardzo, bardzo dużo presji od i junglera, i supporta drużyny przeciwnej na midlane'ie w poprzedniej grze, więc 0-2 rozpoczął tę grę. Tym razem wydaje mi się, że pójdzie mu o wiele lepiej, ze względu na to, że nie będzie musiał się mierzyć z Orianą, tylko z o wiele bardziej pasywnym Zilanem. No jest twój ulubiony Mundo. Ostatnio obstawiałeś, że to na pewno będzie porażka po tej nieszczęśliwej pasie właśnie tego czempiona, a jednak, Kobi udało się zrobić sporo. 0 do 7 ciężko przełamać, 0 wygranych, 7 porażek przy 7 grach zagranych, no to jest coś niebywałego, ale Kola, tak jak mówisz, przełamał tę złą pasę, Mundo, no i jest 1 do 7 na ten moment, zobaczymy, czy sprawi, że będzie 2 do 7. A jeśli dostaną się gracze Starhorn Royal Club do finału, to mogą nawet sprowadzić ten wynik do 7 do 7. Jeśli tam Mundo pojawi się w drużynie na przemian i będzie 5 gier, będzie 7 do 7, tyle są w stanie osiągnąć. No chyba, że teraz Starhorn Royal Club przegra, tak jak powiedziałem przed meczem, i w kolejnej grze zagrałem Mundo. No nie, to wtedy już będzie na minusie po raz kolejny. Chciałem tutaj poszukać jakiejś możliwości na to, żeby Mundo jeszcze wyszedł na prosto, ale nie, Mundo cały czas negatywne statystyki na Mistrzostwa Świata, ale Kola ma szansę tutaj zamieszać, no i OMG w tym samym miejscu, w którym Starhorn Royal Club zebrało się w poprzedniej grze, gdzie zgarnęło dwa First Bloody, można to tak nazwać, dwa zabójstwa w bardzo krótkim odstępie czasu, 2 do 0 dla Starhorn Royal Club, ale tym razem Starhorn jest trochę mądrzejszy i oni idą do dżungli przeciwnika drugą stroną mapy. Wystartowali, proszę państwa, wystartowali 2 do 1 dla Royal Club. No i to może być ten moment, w którym OMG musi odpowiedzieć ogniem, muszą odpowiedzieć agresją. Już są w górnej dżungli przeciwnika. Sądzę, że tak dużo tej wizji, której tam rozstawili, będzie świadczyć o jakimś lane swapie, że Sun będzie mieć sporo przestrzeni na górnej alei. I właśnie Goinga, tym razem z Mundo, zobaczymy na dole, chociaż trudno powiedzieć, tutaj cały czas mamy jakieś rotacje, zauważeni zawodnicy OMG przez Wardy i może być bardzo niebezpiecznie, jednak, przewidział to, udaremnili pułapkę, Royal Club, naprawdę bardzo ładne zagranie. Tym razem też pomyśleli troszeczkę bardziej niż w poprzedniej grze, no bo w poprzedniej grze stracili stracili dwóch zawodników w takiej identycznej sytuacji. No i tym razem Gogoing rzucił ten sapling toss i przynajmniej pozostaną przy życiu. No i obie drużyny wracają do swojej dżungli, nie będzie żadnej agresji. Wydaje mi się, że pierwszy raz nie ma invade'u w tym best of five. Chyba w drugim spotkaniu również było tak spokojnie. Co prawda wtedy Loveling zgarnął blue buffa przeciwnika, ale no nie było takiej agresji konkretnej, tylko po prostu była wymiana tych buffów. W każdym razie jest ten lane swap, ale Uzi i Zero zorientowali się bardzo szybko, co tutaj się dzieje, a więc również są na górnej alei. Jestem ciekaw, co ten Zero wykombinuje razem z nami. No tak jak mówisz, no ta postać w jego rękach robi wrażenie i na pewno nie może zostać zlekceważona. No i spotykają się tutaj dwa bottom lane'y, na top lane'ie jednak ironicznie. No ale Cloud nie jest nadal ze swoim AD carry, więc Uzi tutaj będzie sobie kształtował cały czas przewagę.
Chociaż jakoś skory do zonowania Zero na tym topie nie jest, nie stara się szukać agresji na przeciwnika, żeby go odciąć od farmy. Po prostu pasywnie stoi z tyłu, jak na supporta przystało, ale Lovelink już tutaj może szukać jakiejś agresji na top lane i to może być niebezpieczne. Ma red buffa, może spowalniać przeciwnika, ma tylko pierwsze poziomy doświadczenia na Starhorn. No i jest flay od Clouda, ogromne obrażenia, od razu flash od Zero, a Aqua Prism trafiający dwóch przeciwników. I to jest ten disengage. Ale rewelacyjne zagranie od Lovelinka, on zestealował buffa przeciwnikowi, teraz jeszcze pójdzie na swojego blue, a więc to będą trzy buffy dla niego, a Insek musi obejść się ze smakiem. No ale widzimy, że Royal Club no nie oddają pola przeciwnikom, od razu, chwilę po tym ganku, ogromne obrażenia, zobaczmy jak Sun jest już straszliwie poobijany i Aqua Prism bezlitośnie ląduje na Cloudzie. Zero już z drugim poziomem bez problemu będzie spychać przeciwników coraz dalej. Kiedy Insek zauważył Lovelinka gankującego na topie, mógł się po prostu odwrócić, pójść na styl tego red buffa drużyny przeciwnej. Chociaż tego red buffa drużyny przeciwnej też nie ma, więc zastanawiam się, gdzie on się podział tak naprawdę. Co on tutaj kombinuje? Lovelink już go tutaj dostrzegł, a więc pewnie będzie go ścigać. I zauważy tamten, że nie ma faktycznie tego red buffa i Korn z Zilanem na mid lane'ie. Jak ja mogłem to przeoczyć, że faktycznie tutaj takie nietypowe zagranie będzie interesująco. No, nietypowym zagraniem tego nie można tak naprawdę nazwać, bo często się pojawia Zilan na midlane'ie. Przede wszystkim dlatego, że jego ultimate, kiedy Zilan jest budowany pod AP, odnawia o wiele więcej punktów zdrowia, przez co jest o wiele bardziej przydatny dla swojej drużyny, ale brakuje mu też różnych innych rzeczy, które inni midlanerzy posiadają, ale właśnie tak patrzyliśmy na tego Kula przez jakiś czas, biegł, szóstego poziomu jeszcze nie ma, nie dobiegł na ten bottom lane, po prostu odwracają się i nic nie robią. Bezlitosny Zero, naprawdę straszliwie jest spychany Cloud, on tam nie ma nic do powiedzenia, tutaj Sun będzie próbować jakoś farmić z dystansu, ale już widzimy 10 creepów przewagi dla Uziego w czwartej minucie, no to już świadczy o jakiejś presji, to nie byle jakiej presji. No, cool. Mocno obija Korna na tym midlane'ie, ale też jakiejś wielkiej agresji nie mamy ze strony ani jednej drużyny. Był ten pierwszy gank Lovelinka na topie, ale poza tym nic. Zero presji ze strony obydwu junglerów, chociaż Lovelink po raz kolejny szuka jakiegoś Sonic Wave'a. No i widzimy, że dużo więcej jest tutaj Lovelinka w dżungli przeciwnika. Tak już zaliczył pierwszy powrót do bazy. Lovelink stara się go mocno counter-junglować, zabrał mu już jednego buffa, teraz jeszcze gdzieś tam podchwycił Wolfy, a więc próbuje wywrzeć jakąś presję, mimo to Insek ma przewagę póki co w creepach, ale chyba nie w doświadczeniu. No, tutaj jest wielka różnica pomiędzy Uzi a Sunem, można zauważyć, ten Korki nie radzi sobie zbyt dobrze w farmie, mu się nawet zbliża do 30. Jest w różnicy, więc no to jest naprawdę ogromna różnica Uzi. Jeśli Uzi wykształcuje sobie przewagę w złocie, no to OMG w wielkich opałach, po raz kolejny Lucian w rękach Uziego, no i od samego początku zgarnia więcej złota niż przeciwnik i zgarnie jeszcze jakieś zabójstwo, no to OMG może mieć ciężko, żeby doprowadzić tę grę do late game'u, gdzie na pewno celuje Maokai. Ale widać, że no chociażby w stylu gry obu stron, tą presję, że stawka jest naprawdę wysoka, jest ogromna. Ostatnia gra tego Best of 5 Starhorn Royal Club, oni potrzebują już tylko jednego Nexusa przeciwników. No i to na pewno zadecyduje o tym, że będzie ta gra pasywna. Obie drużyny nie będą chciały popełnić żadnego błędu. Starhorn chce już w tym momencie tę serię skończyć, znaleźć się w finale, a z drugiej strony OMG jeden malutki błąd i odpadną z całego turnieju. Prawda, jeszcze wiąże się to z walką o trzecie miejsce, aczkolwiek myślę, że oni tutaj nie celują. Oni celują w finały. Mam wątpliwości co do tego. Ale naprawdę bardzo, bardzo ciężko mi patrzeć na ten mecz, gdy widzę tą presję, która wisi w powietrzu, no i jest jakaś próba z Google. No jest teleport też, mógłby zostać anulowany, jeśli by ten turret padł, ale sam Kola go jeszcze anuluje. Nie ma mowy tutaj, żeby ta wieża została zniszczona, ponad połowa jeszcze punktów wytrzymałości. Może Dragon, Lovelink będzie próbować stealować buffa przeciwnika, bardzo możliwe. Jest tutaj jakaś mobilizacja, idzie w tamtym kierunku również Uzi, tylko że on jest po tej drugiej stronie, więc gdyby nagle na niego padł fokus, może zrobić się tutaj bardzo niebezpiecznie. Mocno bity jeszcze jest gate. Jest jeszcze gol!
Stoneguard, nie trafiony Sonic Wave, niestety, ale Uzi chyba zginie, na to wygląda, jest jako Perdant, nikt go nie fokusuje, jest bo ma jeszcze Ultimate. Tak, czekają zawodnicy, pytanie czy wystarczy Guardia za długo. I udaje się wziąć ze sobą do grobu Clouda. Ale ważne, że zgarnął Ferdinand, ważne, że zgarnął to dodatkowe złoto, ale jednak Lavin, przewaga, OMG. Jeszcze Korn, 2 do 1 i to będzie smog chyba, tak mi się wydaje, trudno powiedzieć. O, po prostu niesamowite zagrania, 10,4 tysiące złota dla obu drużyn, ale OMG może tutaj wejść po smoka. No i wtedy już nie będzie tak świetnie dla Star Wars Royal Club, ale Uzi zgarnął ten first blood, więc on dostał dodatkowe złoto za zabicie przeciwnika. Nieważne, że to był support, ważne, że to Uzi zgarnął zabójstwo, ale niestety Korn mógł tam jeszcze ujść z życiem. Gdzieś starał się uniknąć wildcardów, ale nie udało mu się. Gdyby zdołał to zrobić, no to albo powinien iść prosto, albo powinien iść całkiem uniknąć. No nie udało mu się ani to, przez co musiał umrzeć. Nie wiem, czy lepiej OMG nie wyszłoby na tym, gdyby faktycznie zabili Uzi'ego. Wyszłoby lepiej, na pewno. I chwilę później po prostu go dobili. W tym czasie on nie mógłby robić tylu obrażeń, ale pojawia nam się Insek na górnej alei. Zaprawdę Go Going nie robi sobie z tego wiele, ponieważ udało mu się sforsować kole naprawdę bardzo mocno poobijany. Mogliby tam po prostu Uzi'ego ściągnąć, ten ultimate by zadziałał, może później nie zgarnęliby zabójstw na Kornie, no ale... Przynajmniej Uzi padłby o wiele szybciej i nie byłoby fraga dla niego. A Sun nie ma many na tym bottom lane, więc na niego też może być ciężko. Uzi może szukać tutaj agresji. Powędruje do kula. No i teraz będzie mieć problem właśnie Korn. Tego by buffa nie dostanie. Fury of the Godness i Unholy Grail. No ten Grail na pewno mu, przepraszam, to jest jeszcze... Chalice, tak. To jest jeszcze Chalice of Harmony i on mu na pewno będzie pomagał w regeneracji many. Tak jak mówisz, będzie się z tym kierował w stronę Unholy Graila, ale jeszcze nie. O, cool, głęboko w dżungli przeciwnika. Szuka tutaj zaczepki, szuka guza, 2 do 1 dla OMG. Na razie, chociaż sądzę, że wciąż tutaj Royal... O, genialne Dark Passy, czyli zobacz, błyskawiczna odpowiedź od Uzi'ego. Zobaczył, że Cloud zmisował ten swój najważniejszy skill, ten inicjujący. Te później ogromne obrażenia wsadza w Sana. Może nie tak strasznie ogromne, ale dość imponujące w tak krótkim czasie. No zdecydowanie i po raz kolejny mocno obity Korki, po raz kolejny musi się wycofać do bazy. No i coraz więcej CS-ów przewagi dla Uzi'ego. 30 powiększy się do 35 w tym czasie, kiedy Korkiego nie będzie na linii. Jeszcze powstrzymany tam gdzieś recall. Jeszcze bardziej opóźniony Sun w tym momencie. Nie ma łatwego życia Sun. Zdecydowanie nie. On od zawsze w LPL-u uznawany był za gorszego AD Carry. Nawet AD Carry z jakiegoś 8 czy 7 miejsca mógł go zniszczyć w linii. Ale Sun cechuje się tym, że potem w teamfightach jest bardzo ważny. Ale Korn złapany. No i prawdopodobnie użyje swojego ultimate'a. Tylko pytanie, czy wyjdzie z tego cało. Nie, Insek nie zdąży mu pomóc. No niestety jest za daleko, a więc czyste zabójstwo dla MD, proszę Państwa, 3 do 1. No i na pewno tutaj Kul wychodzi dużo lepiej niż w poprzednim meczu, gdzie kliknął chyba 1-3, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, zdecydowanie nie szło mu dobrze tym Twisted Fate'em, 0-2, a potem przekształciło się w to 1-3, tak jak mówisz. No ten first block na pewno, to niefortunne jego wejście, first checkowanie krzaków, gdzie czekał na niego wyrok śmierci. O! Cloud! Tak blisko do złapania Uzi'ego. Wreszcie to mogłaby być jakaś presja ze strony OMG, ale mają teraz Dragona na środkowej alei, a więc ten Global Gold drasta. Co prawda nie ma już pasywu Twisted Fate'a, który wspiera wszystkich, ale wciąż tę przewagę w złocie utrzymują pierwsza struktura, dodatkowo jeszcze Dragon czy zabójstwa. No. Ten smok właśnie, o którym powiedziałeś, pierwszy padł na ich korzyść, drugi niedługo będzie się pojawiał. 3 do 1, 2,5 tysiąca złota przewagi dla OMG w tym momencie. Starhorn nadal nie jest tym jakoś za bardzo ruszone, bo cały czas to jedno zabójstwo ląduje na Uzim, więc cały czas jakoś sobie będzie radził. No i przede wszystkim Zilean w drużynie, Nami w drużynie, oni będą starali się tylko obronić Uzi'ego. Wtedy, kiedy on w końcu już będzie miał jakieś itemy i będzie mógł zadawać ogromne obrażenia przeciwnikom. Go Going z gotowym teleportem, być może będzie szukać jakiegoś guza na dolnej alei, zwłaszcza, że
Kul, nie, Kul, zwłaszcza, że Kul jeszcze nie ma do dyspozycji swojego ultimate'a, więc chwilę jeszcze będzie musiał poczekać. Jest wreszcie Blue Buff, który powędruje do Korna. Bardzo mu się przyda, na pewno on czeka na niego straszliwie. Utęsknieniem, a w tym czasie Kul wędruje na górną, ale jest tam jednak doskonale widoczny przez tego Warda w Tribuszu. A więc ewentualnie może uda się wyrzucić jakąś presję. Niepotrzebnie kompletnie, bo Loving już od sobie odpuścił, a kolej tak zużył flesza tam po tym, jak Loving się odwrócił i zaczął uciekać. Ale może uda im się zgarnąć wieżę na górnej alei. Co prawda Insek chyba będzie chciał odpowiedzieć agresją na dolnej alei. A to się zapowiada, no to się zapowiada. W tamtym kierunku biegnie również Korn. Gołgonik ma do dyspozycji teleport, więc on za chwilę pewnie tam się pojawi. No jest Tidal Wave. No i nie złapany niestety nikt. Z Death Sentence jest teleport od Gołgonika. Sam zostaje tutaj troszkę z tyłu. Poza jest zasięgiem Tawera. Jest ale jest też Zilla. Oj, ale Uzi już z ultimate'em od Zillana. On nie będzie teraz celem. Gołgonik przyleciał naprawdę bardzo daleko. Insek ginie jako pierwszy. No i czy to będzie pościg? Pojawia się tutaj również Kola. Uzi ale złapany. Łapie! Udaje mu się tym razem. Pytanie, czy nie przypłaci tego życiem? Nie, na to wygląda, że nie. I Uzi, ledwie tutaj dyszy. Piercing Line, trafiający trzech przeciwników. Dodatkowo dołącza się jeszcze tutaj spóźniony Loving. Może to on rozpocznie jakiś pościg. Zobaczymy. Chociaż Terry Cole świadczył o tym, że raczej nie ma tutaj czego szukać. Pół minuty do Dragona. A może jeszcze ten Uzi? A może jeszcze Uzi? Dlaczego tak bardzo ryzykował? Dlaczego w takim miejscu się recallował? Uchodzi po raz kolejny z życia, ale no było blisko, no ale niestety właśnie biegny gang tam był od Zileana, no, tak naprawdę wiele osób się tam zleciało, wydaje mi się, że na koniec było 5-5, ale początek samego fightu, kiedy Uzi razem z Zero dive'ują przeciwnego tak, dziwne duo bottom lane, właśnie. I tutaj ani Cloud nie padł, ani potem Stan, no i to niestety nie trafił Piercing Light od Uzi'ego, który miał wykończyć supporta drużyny przeciwnej. No i potem właśnie Cool, no i padnie Insek. No ale przynajmniej to jest tylko jedna śmierć, a nie więcej. No ale ogromna presja, no i w całej walce przecież nie było Lovelinga. Więc to było 4-5. To prawda, spóźniony był również Kola, który tak naprawdę tylko asekurował odwrót. Oj, widzimy, że tutaj OMG chyba nie do końca zamierza zrobić tego Dragona. Troszeczkę się boją. A nie ma nikogo, kto mógłby ich skontrować, więc no niepotrzebnie. Po raz kolejny te gry mentalne dają się we znaki, kiedy wcześniej Twitch czy to podbiegał, czy to Fiddlesticks skakiwał. Nie było kompletnie żadnego follow-upu ze strony drużyny przeciwnej, a jednak przeciwnicy się boją. Smart pressure, tak. To jest postawka. Stawka to zdecydowanie. Drugi smok powędrował do OMG, a więc znowu tą przewagę w złocie sobie tutaj wyforsowują, tylko że widzieliśmy w ostatnim meczu, udało im się osiągnąć nawet 10 tysięcy, a mimo wszystko zwycięstwo oddali. 4 tysiące, znowu na korzyść OMG, znowu wielka przewaga w złocie formuje się dla drużyny niebieskiej w tym momencie, ale no pytanie, czy po raz kolejny Starhorn będzie w stanie to odwrócić szybciej, czy może znowu jakiś base race tam się tutaj pojawi, bo już i tak Starhorn zdołało wygrać grę. Kul pozostawiony sam sobie przez chwilę, chociaż już biegnie w jego kierunku Insek razem z Zero. Będzie zbyt głęboko pushować, no ale ten tower na midlane wiele znaczył i top lane również jest bardzo nadwyrężony, że tam niedługo będzie działo się coś interesującego. Zobaczymy, czy jakaś krew się poleje. Na pewno będą się tutaj jeszcze ścierali gracze przed tym, jak te turety padną. No i być może kolejne oczekiwanie na kolejnego smoka. Być może znowu teamfight w okolicy bottom lane'u i wtedy ten smok. Widzisz, gra nam mocno zwolniła. Oj, mamy tutaj komentarz od XPK. Temat no, mówi, że meczu. Royal Club na pewno lepsza drużyna, lepszy team comp w tym momencie. Zilean jeszcze może kogoś przyspieszyć, więc daje im to bardzo wiele. No Uzi'emu na pewno się to przyda. Insek też może wskakiwać teamfighty, ale myślę, że to Uzi jest tutaj tą agresywną duszą drużyny Starhorn Royal Club. Kiedy on dostanie przyspieszenie od Zileana, po prostu wskakuje w całą drużynę przeciwników. Może to nie będzie działało aż tak świetnie jak Twitch, ale no też będzie mógł OMG obić bardzo mocno i zasiać troszeczkę niepokoju w ich sercach, ale Korn teraz złapany na midlenie, jest Twisted Advance, jest Gold Card. No i pytanie, czy wyjdzie z tego cało? Nie ma tam komu pomóc, zwłaszcza, znowu że... Insek bardzo daleko. Tak, ale Uzi, mogą zamknąć Zero byli na dolnej alei, w tym czasie pushowali. Jest Tidal Wave, ale już było za późno. Pozamiatane tutaj, wskakuje teraz Insek. Kurs połową punktów zdrowia. Tam widzimy, że Kola pojedynkuje się sam na sam. Chodzi Uzi na Gołgołinga. Oj, może być bardzo niebezpiecznie. Gołgołing bez flesza w tym momencie. Chyba będzie musiał... Nie! Tak, nie. Mimo wszystko umiera.
I Kul, powstrzymujący tutaj Zero. Kola, ledwie dyszący, no. Bardzo niebezpiecznie. Pojawia się tutaj Loveling, znowu spóźniony, nie ma go w całej walce. Na nie umrzeć. Muszą uważać, muszą się wycofać, pozostaje tutaj na tej linii. Tylko Uzi będzie w stanie wybronić turret, więc na pewno tutaj będzie okej. Okay. Pojawia się Blue Buff, w tym momencie właśnie Loveling. Przy okazji, przechodząc przypadkowo, a więc znowu Korn będzie musiał obejść się ze smakiem. Za to do Kula powędruje kolejny buff. Kul jednak złapany przez Korna, no ale właśnie Korn też nie może mierzyć się z przeciwnym midlanerem. 0-3 w tym momencie Zilean. No i po raz kolejny Zilean redukuje się tylko do rzucania ultimate'u na ważnego gracza swojej drużyny. Więcej naprawdę nie może zdziałać, no i to jedynie jeszcze to przyspieszenie. Na ten moment sytuacja w przedmiotach wygląda identycznie. Ośmiem twierdzić, że mógłby tam się pokusić o jakąś agresję na Kulu, ale nie miał wizji na resztę zawodników drużyny OMG. Nie wiedział, że Loveling już się wycofuje i Kul tak naprawdę został bez wsparcia. Z tego względu... niestety, lip nieudany. Z tego względu nie nastąpiła tam żadna agresja, no i wciąż niestety Korn 0-3. I Kul w odwecie za ten zniszczony tower na bottom lane pozbywa się trzeciej już struktury na korzyść OMG. A no i wieżyczki padają na korzyść OMG, tak jak mówisz, cały czas poszerza się przewaga w złocie dla drużyny niebieskiej i niedługo znowu to uderzy w te 10 tysięcy, które zazwyczaj decyduje o grach, a jednak Starhorn jakoś sobie w tym radzi, no ale zdecydowanie łatwiej byłoby im wygrać grę, gdyby ta przewaga nie była aż tak wielka, a jednak za każdym razem tę przewagę oddają. A od czego tam szuka Sun samotnie na dolnej alei? Jest tam Kola, ale on nie może no jakkolwiek mu zagrozić z Valkyrią i dodatkowo dwa Summoner Spele. Są to gotowe to dla Sana. Cloud. Jest Cloud, który go asekuruje, więc nie ma problemu. O, Insek został zespotowany. Być może teraz coś się tutaj wydarzy. Tak, trafione! Descendence, o Kul będzie próbował go złapać! Co za doskonały play! Jest flash od Kula! Zestunowany Insek zginie na pewno! Tak jest! Kola pod własnym towerem, ze spalonym ultimate'em może czuć się jeszcze przez chwilę bezpiecznie. Jest tam niedaleko Zero, który zajmuje się teraz niszczeniem dwóch Pink Wardów. Ale nadchodzi Starhorn z odpowiedzią, jest Tidal Wave. No i może zrobić kolejny się bardzo dla Go-Go-Winga, ale on wyfleszował już! I wpada tutaj Zero na ultimate'cie Zilean. On jeszcze chwilę tutaj będzie żył, wyfleszował również, ale Kul będzie próbował jeszcze go złapać pod własną wadą i chyba mu udało się razem z asystą oczywiście Go-Go-Winga frag powędrował do Sana z Rocket Barrage. Genialny, zestunowany! Uzi wjeżdża tam Loveling, ale flash genialny od Uziego i ten heal, którego się nie spodziewał Loveling, coś niesamowitego, czekamy na powtórkę. Bo tak mi się wydaje, że ten heal przesądził o tym, że Uzi został przy życiu i chwilę później wyfleszował, wciągając Loveling'a w szpony śmierci. Coś pięknego. Niesamowity Sonic Wave od Loveling'a. Nie spodziewałem się, że on w ogóle tym trafi, a potem, że jeszcze wskoczy w przeciwnika. Jednak na to się zdecydował. Nie zabija Uzi'ego, Uzi za to zgarnia zabójstwo, no ale i tak Starhorn traci wiele. No i ten play. Wow. Świetnego. Przychodzi jeszcze Zilean, rzuca tutaj ultimate'a na Zero za chwilkę, ale czy to było naprawdę tego warte? Czy warto ratować supporta? A nie zachować no, tego na później, tak na kogoś innego. Starhorn Royal Cup zgarnia tutaj na miniaturce smoka, więc przynajmniej jakoś są w stanie odpowiedzieć na agresję OMG. No ale coś niesamowitego i jeszcze Kola zostaje tutaj z tyłu, Zero brany na focus, chwilę później ultimate od Kula, bezbłędnie go tam chwyta, ogromny haras na Uziego, ginie Zero. No i brakowało tutaj bardzo blisko i ten stun, mimo że już pod własnym towerem. No nie zauważyliśmy. Nie było, nie było tego momentu niestety. Przywracamy do akcji na żywo, gdzie tak jak mówisz, Royal Club zgarnęło pierwszego dragona w tej mapie. Dla siebie, tak jak powiedziałeś, pierwszy. No i 4000 złota przewagi dla OMG. Mimo że wygrali tak świetnie ten teamfight na bottom lane, to jednak przewaga troszeczkę stopniała. Więc Starhorn powraca, jest zabójstwo dla Uziego. Jednak nie było żadnego shutdown bonusu, tak jakby było na przykład na Kulu. Ale i tak zawsze warto to zabójstwo zgarnąć na swoim AD Carry, na tym legendarnym Uzim, który nieraz był nazywany najlepszym AD Carry na świecie. No i on już nieraz też poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa, więc może to wyglądać na to, że jakoś go specjalnie lubi, ale to jest po prostu prawda, że Uzi jest najważniejszy w drużynie Starhorn Royal Club. No i równie często też doprowadza do przegranej Royal Club przez swoje nieudolne zagrania, gdzie po prostu czuł się zbyt pewny siebie, pakował się w pięciu przeciwników.
No i nie zawsze wychodził z tej opresji w jednym kawałku. W każdym razie no na pewno jest zawodnikiem, na którego trzeba zwrócić uwagę i który odznacza się jako ten jeden z wyjątkowych na takiej międzynarodowej arenie. W każdym razie, Loveling tutaj gdzieś próbował szczęścia z Insekiem, ale nie udało się tym razem. No i cool, na split pushu po raz kolejny mamy teleport u Gogoinga i Destiny razem z Gate'em dla Kula, więc po raz kolejny StarCraft musi się bronić przy turetach. Oni raczej z bazy nie mogą wyjść, ale zobaczymy. Tym razem OMG osiąga wielką przewagę jeszcze wcześniej niż w poprzedniej grze, więc tym razem StarCraft może mieć naprawdę trudności z powróceniem do tej gry, z jakimś comebackiem, z jakimś base race'em, jak to wyszło im w poprzedniej. Na bottom lane jest tam tylko w tym momencie Korn, który no na szczęście ma na tyle wave clearu, że jest w stanie to obronić nawet przeciwko dwóm przeciwnikom. Co prawda ma 0-3, ale trochę cooldown jego też robi swoje. Także widzimy, że OMG tak troszeczkę się rozdzielili. Loveling zajmuje się skillowaniem jungle przeciwnika. W tym samym czasie Sun stara się tutaj razem z resztą drużyny przepchnąć ten mid lane. A Kul robi swoje na dolnej alei z gotowym teleportem. Będzie w każdej chwili. Oj, podchodzi tam Loveling, jeszcze może Korn paść na tym bottom lane, starając się wybronić wieżyczkę. Jednak trzyma się daleko od ściany, nie trafi tam na pewno Sonic Wave. Teraz przez chwilę wydawało się, że Korn zdecyduje się jednak na jakąś agresję. Ale nie, no i wracamy do tego samego ustawienia, w którym reszta drużyny pushuje mid lane, a tutaj bez problemu Kul radzi sobie z siege'owaniem Korna. I ma większy wave clear, to na pewno. O, jest! Odbiony Sonic Wave, ale no właśnie. Odskoczył. Nie, to był insek, proszę państwa. I teraz Kola, brany na celownik. Cloud tutaj leży, kolejny trafiony. Descentes, Kola ginie jako pierwszy. Reszta zawodników Royal Club będzie próbowała się wycofywać, ale jest też odsana. O, i znowu Nami na Ultimate z Leana. Wstała chwilę później, pytanie czy zginie. Tak jest, analogicznie do poprzedniej sytuacji ginie. Uzi wychodzi mocno do przodu. Czy udało się zabić Gogoinga? Niestety nie, ale jest bardzo blisko, może jeszcze tutaj gonić, ale boi się Kula. Jeśli trafi złota karta, to będzie po Uzim. No ale niskie paski zdrowia, każdego tutaj ma na jeden autoatak, niestety nie będzie w stanie ich złapać, wow. To mogłaby być nawet kwadra dla Uziego. No i niestety, po raz kolejny Korn używa swojego ultimate'a na zero, tylko na supporcie, który i tak nie będzie w stanie tego wszystkiego przeżyć. No i StarCraft Royal Club traci coraz więcej. No i cały czas split push na bottom lane zadziałał, turret na bottom lane padł, Kul potem jeszcze dołączył do teamfightu. No i niestety tak kończy StarCraft Royal Club. Kola tutaj zbyt agresywnie, dał się jeszcze złapać kolejnym death sentence, cały czas zatrzymywany przez przeciwników, mimo że ma ultimate'a, no to nie będzie w stanie tego przeżyć. Mundo po raz kolejny musi czekać do 40 minuty, żeby w końcu przydać się drużynie. A wcześniej nie działa zbyt dobrze. Loveling, agresywne zagranie. Tak, to przeoczyliśmy w momencie, gdy on sam na własną rękę wykańcza mid lane przeciwnika. Korn, oj, pechowo w tym meczu. 0-4. Musi się pozbierać, musi się wziąć w garść tak naprawdę i te ultimate'y dla Zero dość zaskakujące. W ramach chyba takiej integracji koreańsko-chińskiej. No i po raz kolejny split push, Kul na top lane, gdzie tylko Insek może się z nim mierzyć, a tutaj w końcu StarHorn schodzi z mid lane'u na top lane, a niespodzianka, Sun i Gogoing ściągają im inner turret środkowej części mapy, prawie, jednak ten turret przeżyje, bo pojawiają się z powrotem gracze StarHorn, no ale tutaj rotacjami po prostu ogrywają gracze niebiescy drużynę czerwoną. Kola mógł się pokusić o ściągnięcie tego inner tureta na bottom lane, jeszcze nie było nikogo, żeby to bronić, ale nie miał wizji, jego drużyna go potrzebuje. Ale cały czas miał teleport, dlatego mnie to troszeczkę dziwi, mógł tam zostać. On troszeczkę się boi, w poprzednim teamfightie poczuł to, że faktycznie nie jest na tyle wytrzymały, na ile mu się zdaje. I udało się go zabić, zresztą bardzo szybko i bardzo skutecznie. Nie chcę chyba tak lekceważyć, ale faktycznie miałby dostęp do tego towera bez problemu. O, udaje mu się zestilować Lovelingowi tego Ulfa. Na pewno to podniesie morale drużyny. Kul chyba szuka Guza. O, czyżby miał za chwilę być zestunowany, wow. Uzi? Ale nie, Kul się nie odwraca, Kul się nie odwraca. O, Ghost! Jest Ghost i to chyba ocali mu życie. Sun musiał ratować się Valkyrią. I tutaj jeszcze Insek gdzieś próbował kogoś złapać. Ale nie, na razie jest spokój względny.
To prawda, Kul musi teraz cofnąć się do bazy. Laughing, rany na celownik. No niestety, tutaj uciekają jak się tylko da. Gdzieś tam Ghosty, gdzieś tam Fletcher, gdzieś tam jeszcze Dark Passage. No i Starhold, mimo że ma okazję kogoś zabić, no to dalej nie będą w stanie tego zrobić. Koła będzie uciekał przed przeciwnikami. Jest tam bardzo wytrzymały, ale to nadal nie jest to, czego potrzebuje Kul. Po raz kolejny ultimate. O, i wpadnie. Tak, ale jest ultimate z Ileana. Czy wyskoczy, czy ma skok? Czy uda mu się przeżyć? Nie, niestety ginie. Ginie na miejscu, nawet nie podrzucony Sun. No i przenosimy się pod tower na midlane, gdzie czterech zawodników Royal Club będzie próbowało się bronić. No tego towera na pewno nie obronią, bo on leży tutaj dyszy. Także oj, Kul wychodzi mocno do przodu. No i Uzi, a jednak ginie! Rocket Baraz! Obsana, coś niesamowitego! Zero również źle, teraz Kord będzie próbował się ratować, ale nie zwróżę mu zbyt wesołego. Wysokiej ucieczki, chociaż leży tutaj, się trzyma, końcówka many, ale wciąż ucieka i kupuje czas dla swojej drużyny. Pytanie teraz, czy Sun zdecyduje się na pościg faktycznie za przeciwnikiem. Tak, został tam zespotowany, próbuje go odciąć Cloud. Oj, ale oni marnują bardzo dużo czasu. Jest teleport od Gogoinga. Oj, Korn na pewno już tutaj umrze. Oni chcą po raz piąty uśmiercić Korna, który wycofuje się w przeciwnym kierunku. Wciąż tutaj się trzyma. Coś niesamowitego! Jest ultimate! Aj, nie używam tego ultimate'a, zachowuję go. Ale ile czasu kupił swojej drużynie? Przecież to mógł być inhibitor dla OMG! Zdecydowanie mogło to się tak zakończyć. OMG i tak zgarnie jeszcze smoka, więc po raz kolejny 12 tysięcy złota przewagi. Pytanie, czy Starhorn tym razem będzie w stanie też powrócić? No, będzie ciężko, bo to już nie jest Twitch, to nie jest Tristana, to nie jest Hogmo, to jest tylko Lucian, który w late game aż tak świetny nie jest. No jest Rocket Baraz, ginie Uzi, ginie chwilę później Zero. No i Kola, którym nie był jednak zainteresowany Go Going. I zabrakło tutaj range'u. Zabrakło range'u. Korn naprawdę bardzo teraz mobilny jest dzięki tym swoim cooldownom. Ale ten damage od Kula był imponujący. Leech Bane, Gold Guard i przypuszczam, że też jego pasyw został tam nastakowany. Także połowa punktu zdrowia z jego. W ciągu ułamka sekundy. No, 14 do 3, OMG, wielka przewaga, 6 do 1 w turetach. No, to nie wygląda już aż tak ładnie dla Starhorn. Tutaj już bardzo ciężko będzie wrócić do tej gry. Nawet nie mają żadnej wieżyczki, żeby się pokusić o jakiś push. Tam na bottom lane też im się za bardzo nie przyda. Raczej będą czegoś szukali w okolicach górnej czy środkowej linii, bo prawdopodobnie jeśli jakiś comeback ma nastąpić, to on będzie następstwem zestylowanego Barona, czy też po prostu teamfightu na Baronie. Inner threat zniszczone, 6-1 w strukturach. No i jest ten Baron, którego przed chwilą przepowiedziałeś. Tym razem nie ma już żadnych problemów właśnie z niewidzialnymi wardami i z pinkami bez zasięgu. Konkretnie postawiony pink ward, nie ma szans, by coś tam umknęło. Oczo, OMG, i to jest czysty nashor, czysty nashor. Kolejny gate. O, i czyżby Kul miał teraz złapać Kole, ale to nie do końca chyba jest ich cel. On potrafi wytrzymać naprawdę dużo, ale zatrzymany przez Gogoinga. I tak, jednak, mimo wszystko, nie ma próbowali go zabić, ale on wciąż tutaj żyje. Ultimate od Korna jeszcze sprawia, że on utrzyma się tutaj chwilę dłużej. Lafis będzie musiał się wycofać. Kola obijany, wciąż się trzyma, jednak musiał ulec tak długiej walce, tak długiemu naporowi ciosów. 5 zawodników, OMG. Uzi zmuszony do ataku, czy to supporta, czy to top lanera przeciwnej drużyny, więc tam nic nie mógł zdziałać. Nie mógł zaatakować ani Kula, ani Sana. No i to teraz będzie ten inhibitor, zaraz po Baronie, więc to tak jak mówiłem, w tym momencie to już nie wygląda tak ładnie jak w poprzednich grach dla Starhorn. To już nie jest otwarte na comeback. Jeszcze Sun tutaj skakuje, Uziego niestety nie będzie w stanie zgarnąć zabójstwa, a jest w niebezpieczeństwie. Aqua Prison trafiający Lovlinga i Sana, to naprawdę było bardzo... Jest Lovling, który wciąż przytomnie ratuje swojego AD carry po tej brawurowej akcji. Ale czyżby Insek będzie próbował tutaj kogoś dobić? Na to wygląda, Tasty Kill robi swoje. No i udaje się Insekowi zabić Clouda. Przepraszam, jest Sana, chyba jeszcze? Cloud również zginie. Cloud ale jeszcze Uzi żyje. Ale zabierają Uzi double kill jeszcze schodzi full, ale go going wow. Będzie koniec tutaj na pewno Uziego. Ale pytanie, czy Korn też umrze? Po raz kolejny Korn odciąga przeciwników. O, czyli mamy 3-2. 3-2 na korzyść Starhorn. 3 zawodników OMG straciło w tym momencie swojego Baron Buffa, to jest bardzo istotne. Oj, ta czysta eliminacja.
Azteka na Sanie. Tak naprawdę był sam sobie winien wcześniej przez tę brawurę. Tylko dlatego był na tak niskim poziomie zdrowia. No i Taste Day Fierce zrobiło swoje. Ale nadal wielka przewaga w rękach OMG. Nadal Starhorn tylko jedna wieżyczka i to tylko na bottom lane, więc nie mają tutaj co zrobić z przeciwnikami. No, będą szukali czegoś do powrotu do tej gry, ale to już raczej będą wysiłki daremne. Już nie mają, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ani Oriany, ani Twitcha, ani Maokaja. Tutaj Mundo może coś jeszcze wytrzymać, ale też nie ma porównania z Maokajem. Maokaj może jeszcze zaabsorbować obrażenia ze swoich sprzymierzeńców drużyny. Zdaje o wiele więcej. Nie ma Twitcha, który z zaskoczenia może przeciwników pozabijać. Tutaj Lucian cały czas jest widoczny, cały czas przeciwnicy mogą go ściągnąć, kiedy tylko na to najdzie ich ochota. No i na pewno Starhorn już zaczyna się tutaj skupiać na piątej grze, ale póki co jeszcze walczą, jeszcze nie chcą tego jakoś szybko oddawać. No mamy Sana na górnej alei, który już tam przygotowuje powolutku push. Na to wygląda, że to właśnie tam rozegra się kolejna walka o Inquisitor. Wszystkie buffy są po prostu zabierane przez drużynę niebieską. Zabierają blue buffa, Loveling nawet go zgarnia. To już nie cool, nie Sun. Jego going. Jungler, który nie potrzebuje many, zgarnia te blue buffy, więc widać jaki nadmiar w tym momencie mają OMG. Starają się jakoś rozciągnąć tą linię Starhorn. Że go going będzie pchać dolną aleję. Powoli ten napór superminionów na chwilę się wstrzymał, bo zobaczmy, że oni są dopiero na środku mapy. Mają chwilę oddechu Starhorn. Panie, czy uda im się? I podchodzi pod ten inhibitor turecy, no. Jest The Calling, wyczyści miniony, ale to nie jest wystarczające, bo te miniony za 30 sekund przyjdą, a The Calling już nie będzie. Locket of Iron Solari jest zużyty przez Clouda. Ale bardzo ważne, o złapany Cola, ale nie zostanie wciągnięty do walki aż tak łatwo, zwłaszcza pod przeciwnym towerem. To nie jest coś, co chcieliby zobaczyć zawodnicy OMG. Jest cały czas cool na flance drużyny Starhorn Royal Club, więc kiedy będzie chciał, on tam wskoczy. Do tego jeszcze ma cały czas swój ultimate. No i to jest ten moment. Bez żadnego to jest problemu moment. Mogą zainicjować. To jest walka o grę. W tym momencie cool zgarnia po prostu Zero bez żadnego problemu wildcardami. No i próbuje Lavlink jeszcze gdzieś wejść głębiej. No i mamy tutaj leżącego Uziego, który nic nie poradzi, bo to drużyna OMG zgarnie, na to wygląda, czwartą grę. Jeszcze zostaje Insek na polu walki, ale on nie może tutaj nic zrobić. Sam pobijany, czyżby za chwilę była powtórka z rozrywki, gdzie on sam uda mu się go zabić. Nie, na to wygląda, że nie, on próbował kupić jeszcze trochę czasu dla swojej drużyny, ale to OMG wygrywa grę czwartą, proszę Państwa. Mamy 2-2, a więc zobaczymy 5 map. W dzisiejszym spotkaniu coś, czego spodziewało się bardzo wielu. Wyrównana rozgrywka, zdecydowanie jeszcze nierozwikłana. Kolejny mecz już niedługo przed nami. Go going, not bad. No zdecydowanie Go going radzi sobie świetnie, chociaż Cola też nieraz pokazał, że trzeba się z nim nadal liczyć. Ja tego się nie spodziewałem. Jeśli Starhorn Royal Club miało wygrać, to z mid lane'u czy z bottom lane'u, ale na pewno nie Cola na topie. A jednak pokazał, że może walczyć z najlepszym top lanerem Chin. No ale Starhorn Royal Club, jeszcze jedna gra przed nimi, 3-2, na pewno takim wynikiem ta gra się zakończy. Jeszcze tam nawet, mimo że OMG wygrywa, podpierają się na swoich rękach, jeszcze nie jest pewne. Jeszcze jedna gra przed nimi, to jest ogromna ilość stresu przede wszystkim. A tutaj doświadczenie w takich sytuacjach na pewno ma wielkie Uzi. I Insek. Tak, wykończeni zawodnicy obu drużyn, widać to zmęczenie, tą presję, o której mówisz. Proszę Państwa, za chwilę decydujący mecz dzisiejszego półfinału, ostatniego półfinału tych mistrzostw. Kto zagra w finale mistrzostw League of Legends 2014, które odbywają się teraz w Korei? My tymczasem przenosimy się do naszego studia, krótka przerwa, chwilę później decydujący mecz. Zostańcie z nami.